mały poradnik, jak rozpalić kuchenkę wielopaliwową. Na przykładzie mojego Prymusa ostatnio opisywałem na blogu ranking, można powiedzieć, spis kuchenek, typów gazowych i tak dalej, więc możecie sobie przeczytać ogólny zarys kuchenek. A teraz pokażę Wam dokładnie, jak się sprawdza ten mały silniczek zrzutowy. Zanim przejdziemy do rozpalania kuchenki, powiem Wam, z czego składa się taki zestaw. Przede wszystkim z butelki, w którą nalewamy ropę, benzynę bądź naftę, pompki z podajnikiem paliwa, którą montujemy w danej butelce. Butelki mamy różnych pojemności. To jest akurat 0,6, mogą być mniejsze, mogą być większe. To jest taka optymalna pojemność nawet na miesiąc wyjazdu w naszym przypadku. Oraz palnika właściwego, który jest dość ciężki faktycznie, ale warto poświęcić te kilkadziesiąt czy kilkaset gram więcej w stosunku do kuchenek gazowych w celu takim, że kuchenka wielopaliwowa pali niezależnie od pogody, niezależnie od temperatury, niezależnie od wysokości tak samo i w każdych warunkach jesteśmy w stanie sobie coś zagotować, a kuchenki gazowe bądź inne typy kuchenek, które ostatnio na blogu opisywałem, nie zawsze sprawdzają się dobrze w ciężkich warunkach. Więc teraz pobawmy się w piromana. Pierwszą czynnością, jaką musimy zrobić, to jest połączenie butelki z kuchenką. Robimy to w bardzo prosty sposób. Podłączamy wężyk tutaj do tego podajnika paliwa. Skręcamy po prostu. Trzeba uważać, żeby gwintu nie przekręcić. Skręcamy. Czasem trochę paliwa potrafi kapnąć, jak gdzieś czegoś nie dokręcimy. No to nie jest problem. Robimy ciśnienie. Najlepiej na oko chwilę popompować, można 15-20 pompnięć zrobić. To wszystko zależy od tego, ile też paliwa mamy w środku. Ale optymalną ilością będzie 15-20 machnięć. Tu już jest mało paliwa, więc ten. Teraz robimy coś, co właśnie jest najbardziej piromanistycznym elementem, czyli odkręcamy nieco paliwa, aby wyleciało tutaj pod kuchenkę. Odpalamy ją i pozwalamy, aby płomień podgrzał paliwo w wężu, aby się stało, przeszło w stan gazowy, dzięki czemu będziemy mogli już ze spokojem gotować. Trzeba chwilę poczekać, aż to paliwo się wygasi. Pamiętajmy, że kuchenki wielopaliwowe, używanie ich w namiocie jest naprawdę niebezpieczne, więc uważajmy, żeby nie spalić sobie domu. Jednocześnie uważajmy na trawy, ściółkę leśną i tak dalej, gdyż naprawdę łatwo jest spowodować pożar, używając takiej kuchenki. Kuchenki wielopaliwowe wymagają na pewno dużo większej odpowiedzialności i zachowawczości niż kuchenki gazowe czy spirytusowe i tak dalej. Bo tu potrafi naprawdę buchać to płomieniami jak odrzutowiec. Po chwili, gdy palnik się rozgrzeje, odkręcamy jeszcze raz zaworek. Wtedy już mamy paliwo w postaci gazowej. Jak słyszycie, nieźle szumi jak odrzutowiec i możemy się cieszyć ciepłą herbatką, którą sobie zaraz zrobię. Mam nadzieję, że ten mini poradnik przekona Was do kuchenek wielopaliwowych oraz dały mały ogląd na to, jak rozpalić taką kuchenkę.